Tym razem naszym zadaniem będzie podanie wszystkich dwuelementowych podzbiorów zbioru A. No i widzimy, że tak wygląda w podpunkcie A nasz zbiór A, czyli wypiszmy sobie te dwuelementowe podzbiory. Pierwszy będzie złożony z elementów 0 oraz 1, następnie 0 oraz 2, no i jeszcze mamy 1, czyli 1 oraz 2. No i to są dwuelementowe podzbiory zbioru A, no bo zauważcie, że każdy element z tego podzbioru jest elementem naszego zbioru A. Jeżeli chodzi o podpunkt C, to będzie ich troszkę więcej. Czyli możemy sobie zapisać tak, że mamy 1 oraz 2, ewentualnie 1 oraz 3, 1 oraz 4. Następnie mamy tak, 2 oraz 3, taki mamy dwuelementowy. Możemy jeszcze wypisać 2 oraz 4. No i jeżeli zaczniemy od trójki, to będzie nasz pierwszy element, to drugim elementem będzie czwórka. Oczywiście, gdybyście sobie zapisali na przykład 4 oraz 3, to będzie dokładnie ten sam zbiór. Czyli jeżeli zapisaliśmy już 3 oraz 4 w tej kolejności elementy, no to w ten sposób tego już nie podajemy. Czyli to są wszystkie te dwuelementowe podzbiory zbioru A.